Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki i cóż, no widzimy się w grze Elden Ring. No i tak, dziś... Właśnie... Dobre pytanie w sumie, co dziś? A powiedzmy, że dziś wrócimy do terenów Dylicy. I... w sumie co dalej? A powiedzmy, że zobaczymy, co się będzie kryło w tym miejscu. Bo tak widzę, że to jest jeden z dwóch znaków, przy czym... drugi pamiętam, że nie jest dostępny dla nas, więc... No powiedzmy, że nie mamy innego wyjścia niż zobaczyć to. A ewentualnie, jeśli to zawsze można jeszcze zwiedzić, to miejsce, co mam tutaj też dostęp. Czemu nie? Ale najpierw zobaczymy to, co mam na zaznaczeniu. I tak, słowem wstępu powiem, że od tego poprzedniego odcinka minęło tak dużo czasu, że nawet nie pamiętam, co to tak naprawdę mogłem obiecywać i tym podobne rzeczy. Jedyne tylko, co pamiętam, czego jestem świadom, to to, że zdobyliśmy taki piękny talizman kozubyka. I tak, wsiadamy w takim wypadku na strugę. Widzicie, pamiętam prawidłowe imię. I jedziemy. Zobaczyć, co się tu będzie kryło, tylko zanim to jeszcze pamiętam, widzicie, o latarni. Więc spokojnie, nie będzie ciemno. Tak, tu mamy tego dziada. Jak chcesz szybić, to dobra, niech ci będzie. No dawaj, pokaż, na co cię stać. Okej, stać na to, żeby mnie prawie ubić. Okej, ubił mnie. Ej, widzę, że jestem nie w formie. Tja, ale dobra. Obowiązkowa śmierć na odcinek odbębniona. Więc teraz można już trochę full focusa prawdziwego zrzucić i może... może będzie dobrze. Tak czy inaczej. Włamyczamy lampę. Dama w jedną rękę, żeby mieć ewentualnie pieczęć, gdzieś bym chciał coś tam sobie poksiędzować. Tak. A, lampę jest włączona, dobra. Tym razem bierę runy. I... w sumie i... no i jedziemy, bo nic więcej tu nie ma chyba do zrobienia. No nawet prawie, że na pewno... O! Widzę jakąś chałupkę. A jak się widzi chałupkę, to ja muszę. O, i tam jest jeszcze jakieś dalsze przejście. No ale nie, zanim tam coś i tak dalej, to muszę chałupkę. Nie byłbym sobą, gdybym nie zobaczył takich chałup. I dobra. Dobra. Swoją drogą miejsce, nie wiem czemu, już mi się źle kojarzy. Teraz myślę, że to będzie tak samo wrednie jak to się nazywało, jezioro Zgnilizny? Jakiś tak? Nie pamiętam teraz nazwy, ale ogólnie mówię o tym podziemnym miejscu, które swojego czasu zobaczymy. O, a to co? Nie działa. Nie wytłumaczę, czemu to nie działa? Dobra, nieistotne. To, co jest jednak istotne, to to, że naprawdę nie działa. A nie spodziewałem się, że okaże się, że to nie będzie działać. Przecież to może jakaś po prostu estetyczna kwestia czy coś i... podobna, nie całkowicie. Chałupa starca. Mamy tutaj talizman grozy. Okej, zaraz go zobaczymy, tylko najpierw chcę posłuchać, co on tu powie. Bale, despotyczny smoku. Czy rany już pogrożył cię w amoku? Czy twa furia wciąż jeszcze musi osiągnąć zenit? Szybko, szybko, zniszcz to wszystko. Zgładź dumnych i zrozumiałych, wszystkich tych arogantów, wybite nogi. Okej. Ktoś już chyba wspomniał tego całego Bale'a. A przynajmniej tak mi się wydaje, bo skądś kojarzę, co... to teraz nie wiem, czy powiedzieć tytuł, imię, określenie. Niemniej jednak... a, prawie bym zapomniał, to jest mą grozę, no tak. O, jest tutaj przy ikonie Godfreya. Zwiększa moc magmy. Talizman przedstawiający groźnego smoka z wyszczerbionego szczytu. Jego ryki sprawiały, że płynna furia góry wrzała i kutłowała się.
Tak, zwiększa moc magmy. Szczerze nie wiem, co wszyscy rozumieli, zwiększa moc magmy, ale okej. Ten podwysmog zwał się Bale i był straszliwym zwiastunem zniszczenia, który rzucił wyzwanie stecznemu władcy smoków. Obaj zostali w tej walce poważnie ranni. A, źle pojechałem. Ale dobra, mam jakąś hołpę starca, więc... Okej, przynajmniej hołpę mamy odbębnioną, a teraz pytanie, czemu to nie działa? Pewnie będę się nad tym głowił. Bo w moim odczuciu powinno działać, ale nie działa, więc no. Więc trzeba będzie naprawić. Ale zanim to zobaczmy po prostu, czy tutaj nie skrywają się jakieś większe sekrety, tajemnice i znajdźki. Jak wiecie, lubię sekrety, tajemnice i znajdźki. I co tu mamy? Książka z przepisami nad swój Tysa 7. Fajnie. Przyda się. Ale... To właśnie jest ważne, ale... Tak teraz sobie w sumie, żebym przypomniał, że no... Nadal po tym, jakby odzyskiwałem zapisa, to nie nadgoniłem tych jednych podziemi słojowych, jakby... O nie. No. Musiałem po prostu nie zauważyć. I zaraz będzie znowu Judait, bo nie lubię tych dziadów i nie umiem z nimi za bardzo walczyć. Chyba, że jakimś z tym się uda. Gdzie to jest? Żywotność bestii zarzucić, tak. I ich wyeliminować. Ja wiedziałem, że tak to się skończy. Po prostu wiedziałem. Tak czy inaczej, jest tam zejście w dół. Ale nie chcę, bo widziałem wcześniej jakby przejście tak ku boku. I to chyba byłoby lepsze. Generalnie mówiąc, by najpierw je sprawdzić. Tak czy inaczej. Zanim to wszystko, to będę musiał odzyskać te moje... Ile tam było? 50 tysięcy runów, czy ile? Nawet nie patrzyłem dokładnie. Niestety. Ile by nie było i tak, to są ilości, które mogę łatwo odzyskać, więc... Nie powinienem się jakoś szczególnie przejmować. No, ale oczywiście z drugiej strony zawsze lepiej mieć, niż nie mieć, więc... No, jeśli ich nie stracę, to zawsze będę mógł je wykorzystać po tym, jak będę czegoś pilnie potrzebował. Albo zechce mi się znowu jakąś kolejną dziwną rzecz ulepszać. Bo jak dobrze znam samego siebie, to pewnie zaraz wpadnę na jakiś nowy, genialny pomysł ulepszania jakiejś... ...badziewnej brońki, czy jakiegoś badziewnego akcesorium, którego potem i tak nie będę nigdy używał. No cóż. Okej, 65 tysięcy tam było. Znam siebie aż za dobrze, żeby po prostu nie uważać, że tak to się skończy. Ale tak, jak to już mam ze sobą, to teraz... Tu było to przejście, tak, pod tym jakby łukiem. Zobaczymy, dokąd będzie prowadzić. Może będą tam jakieś piemykne rzeczy, a może nie będzie piemyknych rzeczy, to wtedy pójdziemy ku dołowi. Póki co, jedź struga. I co tutaj mamy? Podejrzanie spokojnie tu. Jak wezmę? Uroczysty smar. Okej. Okay. To skoro znaleźliśmy takie rzeczy, to jeszcze zobaczę szybko nad swój Tysa 7 przy okazji, zanim zobaczymy smara. I tu mamy duży garnek trucizny. Okej. Okay. A uroczysty smar... Obstawiam, że to będzie po prostu mocniejsza wersja świętego smaru. Więc mieszanków materiałów i tu odłamków kości. Trochę niepokojące, ale tak. Podkrywa różne kładące inkantacje, które zapewniają wydaniec... Nie wiem, czy... O! A może to nie jest święty, tylko to jest właśnie dosłownie coś, co zwiększa wypadane runy. No i tak by było, to bym nie narzekał nawet. Fajnie zmienić jakąś zawsze nową sposoby na szybsze farmienie runów. Tak czy inaczej, jednakowoż, chyba ku dołowi musimy jechać. Bo nie widzę tu niczego innego. No chyba, że spróbujemy
poubijać te kwiatki, albo pokręcę się wokół tego czegoś, co tam było, no w sensie tego doskoku na koniu, które było zamknięte. Obie opcje są w sumie równie fascynujące. A skłamałbym mówiąc, że no nie interesuje mnie to, czemu to jest zamknięte i że nie chciałbym tego otworzyć. Więc chyba lepiej będzie, jeśli poświęcę swój czas na coś, co naprawdę mnie interesuje. Nie, bo tutaj widzicie, jest taka kubka kamieni. I nie wiem, co przez to mam tak naprawdę myśleć i rozumieć. Albo dowiem się kiedy indziej i... Nie było tematu. Nie było tematu. Okej. Okay. No to już wiemy, co trzeba zrobić. Więc w takim przypadku chyt. I gdzie nas to zaprowadzi? Okej. Okay. Takie miejsce. Jak na razie nic tu nie widać. Oczywiście nadal możemy jechać gdzieś dalej i... Kolejne? Okej, czyli to jest jakiś mega hit łącznie. O, dobra, dobra, dobra. I teraz tak, tutaj i hit. Ostrowysz Altus? Dobrze widziałem, że to był Altus? O. To ciekawe. Tak czy inaczej widzę tutaj dziada, z którym nie chciałbym się chyba bić, więc... weźmy po prostu drabinę i... Ja, zostawmy ten... zamek na kiedy indziej. Tak. Proszę o skrzynię, nie bądź pułapką. Dziękuję i... Kamienie ósemki. To jest najlepszy skarb, jaki może być. Dosłownie, kamienie ósemki to ostatnie, co nam zostało. Tak naprawdę do 25. Zobaczcie. Obecny nasz mieczyk jest na 17. To oznacza, że musimy zdobywać jeszcze kamienie szóstki. Siódemki już mamy. Potem brakuje nam jeszcze tutaj 5 ósemek. A 9, znany też jako starożytny kamień smoka, już mamy. Więc tak. To jest najlepszy skarb, jaki mogliśmy znaleźć. A tutaj mamy przeciwnika i w sumie... Wcześniej mówiłem, że chcę go uniknąć. Au. Okej. Okay. Chyba nadal jednak wolę go uniknąć. Gorzej, że będziemy musieli tam przejść. Bo nie widzę innej drogi dla nas. Nie się zawsze można wijać, ale... Ale czy ja chcę się bawić w tchórza? Czy ja chcę się bawić w tchórza? No odpowiedź brzmi nie za bardzo. Ale jeśli trzeba będzie, no co... Nie odmówię tchórzowania. Po prostu chciałbym jak najszybciej... I jak najbardziej bez... O, jest kolejny mistrz łaski, dobra. Nie było tematu. Odpowiedź mi tak, chcę zostać tchórzem. Niszczony run, Nie fajno, mogliście dać jakąś lepszą nagrodę. A, tak się chcesz bawić, dziadzie, dobra. Dobra, i plec stab. Tak. Dobrze. Okej, pokonałem dziada. Bądźcie ze mnie dumni, że go pokonałem i wypadło coś z fioletowym, więc to chyba coś lepszego. Odłamek błogosławionej kości. Chciałbym powiedzieć, że to coś lepszego, ale... A, jeśli mam być szczery, nie mam pojęcia. Ja się podejrzewam, że to będzie do tego smart potem, ale tak... Jest zwykle rzadki, okej. Okay. To może jednak jest coś bardzo fajnego. Mhm. Dobra, tu widzimy przejście na dół.
chęcią oczywiście tam pozwiedzam, posprawdzam, ale co mamy? Klejnot porannej rosy. Od razu sprawdzę, czy to też nie jest jakiś materiał. Jeśli nie, to może być znowu jakieś coś niezwykle cennego do handlu na przykład. Chociaż nie wiem, czy to był jakieś rzeczy typowo pod handel. Nie, dobra, jest to materiał. Jest to nadal materiał. No ale dobra. Znaleźliśmy sobie taki zamek. I tak, a przy okazji widzę tutaj bramę, przez którą będzie można wyjść. Jak ja uwielbiam nieplanowane cięcia. Tak czy inaczej. Zgubiłem wątek tego, co miałem mówić już, niestety. Ale tak, kolejny odłamek tej kości. Dobra. Niestety, wybaczcie, nie mam pojęcia, co chciałem powiedzieć, nie pamiętam, o co mi chodziło. Widzę, że Ndol coś się między sobą ubija. A ja w takim wypadku decyduję, że pójdziemy zobaczyć, co się kryje tu. W tym wejściu w głąb. Tylko pytanie, czy najpierw tu, czy najpierw tam? A w sumie najpierw tu niech będzie. Tam to znaleźliśmy wcześniej oczywiście, ale... Ale tu bardziej wydaje się tak... Ja może przyjdę kiedy indziej. Szybko, gra pomaga podjąć decyzję. Swoją drogą, nie wiem, czy zauważyliście, ale ten tamten rycerz nosił przy sobie chyba bliźniacze ostrze. Więc wow. To będzie można zdobyć Twin Blade'a od nich, to będzie tak jej trochę. Swoją drogą, pewnie często o tym wspominam, ale uwielbiam Twin Blade'y. Ich moveset może nie jest idealny, oczywiście, ale... Lubię po prostu je... Za to, że zazwyczaj są dosyć dobrą bronią. Jeśli się... Jest dedykowany, żeby ich użyć. Przy czym... Tutaj w Elden Ringu nawet są mocniejsze niż... Znaczy są ogólnie mocne. Wow. Co za lama ze mnie, ale tak... Ale pamiętam czas jeszcze pradawny, Mrocznych Duszów 2. I teraz możecie się śmiać. Bo to co powiem naprawdę będzie śmieszne, gdzie usłyszałem o czymś takim i strasznie ich chciałem. Chciałem po prostu ich używać. Byłem totalnym noobkiem, nie umiałem nic zrobić samemu. I pamiętam, że właśnie grałem wtedy z jednym... znajomym. To było moje pierwsze podejście w ogóle do Dark Soulsów. Dwójki. Ten. Strasznie chciałem zdobyć te bliźniacze ostrze, bo tam z jakiegoś powodu właśnie... Nie pamiętam w jaki sposób, ale po prostu wiedziałem o nim jeszcze zanim jakoś tak porządnie zaczęliśmy grać. I sytuacja była taka, że okej, no, wiedziałem, ale nie pamiętam, czy ten znajomy nie wiedział, gdzie je znaleźć. Po prostu było to jeden z jego momentów o treści, a nie, powiem ci, bo nie, czy coś. No tak, miałem takie niestety momenty. Ale właśnie nie znalazłem go. Pamiętam, że jedyne co miałem, co znalazłem... A, czy raczej może zobaczyłem u... Teraz nie będę was okłamywał, którego to było. Ale... Jednego z jakby handlarzy, w których się wymieniało... Duszę bossów na... Ten. Właśnie na bronie będzie zaklęcia. Nie trzeba z czasem czego jeść, co? I to muszę się śmiać jeszcze bardziej. Zrobiłem je z tej duszy, po czym pamiętam, że ani razu go nie użyłem. No tak, znowu mi przerwali, wybaczcie. Ale tak, zgubiłem trochę. A, dobra, już pamiętam. Ognie odporne, marnowana wątroba, fajna rzecz, ale tak. Możecie się śmiać, ale właśnie nie użyłem tego ani razu, bo brakowało mi jakiejś tam statystyki. Nie pamiętam, czy miałem za mało zręczności, za mało siły, czy czego znowu. Ale tak, najpierw tego bardzo chciałem, potem tego nigdy nie użyłem. Co tu mamy? Kolejne błogosławie na kość, fajnie. Ale tak jakby trochę, na co mi to? Znowu ty dziadzie? No nie. Przy okazji przyszliśmy do miejsca, do którego nie chciałem iść. Więc ja chciałem, ale może jeszcze nie teraz. Tak czy inaczej, przypomniałem sobie jeszcze o jednej bardzo istotnej rzeczy, którą będzie trzeba zrobić. Ale to za chwilę jakby. Nie już teraz, w tym momencie i tak dalej. Będziemy musieli znaleźć też właśnie sobie tą jakby umiejętność na tarczę. To się nazywa ten... nie pamiętam jak się nazywa, ale ogólnie
Jest to jedna z lepszych umiejętności, którą można nałożyć na tarczę, bo ona zwiększa stabilność, co oznacza, że po prostu mniej kosztuje na wytrzymałości blokowania. Pamiętam, czy kiedyś używałem na materiałach, czy tylko sobie sam prywatnie. Ale tak czy inaczej, teraz kiedy mamy, no, przysłowiowo mówiąc, nieskończoną manę, to po prostu warto byłoby to mieć, żebym mógł z tej tarczy naprawdę korzystać, nie przejmując się o nic. To nie ukrywam, no. Wcześniej to nawet jak używałem, to wiem, że używam z rzadka, bo szkoda mi było po prostu many, którą mógłbym rzucić na jakieś potężniejsze rzeczy. Piorna konwalia i jeden. Oj, gruty, to wiesz, jak mnie rozpieścić po prostu. Ale zniszczone runy, no po prostu lepszych skarbów to co nie mogą sobie zażyczyć. I zobaczmy, co jest jeszcze tam, jak już tu już jesteśmy. O, proszę. Klestwa cieni i jakieś takie coś tutaj. O. Pewnie się pogubię tak, że potem będę panikował, gdzie jestem. Co tam? Okej, już. Nie za dużo ich trochę tutaj? Nie, też tak uważacie? Trochę dużo tego dziadostwa tutaj? Swoją drogą nie jestem pewien, jak oni tolerują ogień, więc zróbmy pyl staba. I zobaczmy, jak sobie będę radził, używając krwawego płomienia przeciwko nim. Ja wiem, że błyskawice więcej biją. Śmierć. Ale będziemy musieli tu wskoczyć jeszcze raz i coś świeci się na złoto. Takie światło zazwyczaj oznacza naprawdę potężne skarby albo legendarne rzeczy. Więc musimy tu wrócić. Musimy. Nie masz nie. Ale dobra, jak już tak to jest, to wiem, co tam czeka, to od razu sobie zarzucę już teraz ogienia. I z ogieniem oraz tarczem mogę już od razu poleść się bić z tym dziadem. Dobra, tylko zanim coś więcej, to wezmę od razu to cenne to. Run marki. Okej. Ciekawe. Bo możliwe, że znaleźliśmy jakąś naprawdę cenną rzecz. I wstępnie jestem w stanie tak teorię zarzucić. To, co znaleźliśmy, to jest to samo, co ta... No nie. Ja tu wrócę, ja się zemszczę. Ale tak, to samo, co mamy w środku marki Radgona. Do tej pory to bolesne pieczęcie. Uwaga, uwaga. Ta nie będzie nam dawać zwiększonych otrzymywanych obrażeń. To jest po prostu plus 5 do wszystkich mentalnych statystyk, ale bez zwiększenia obrażeń. Taka moja teoria, zaraz zobaczymy, czy prawda. Chyba jednak nie. Nie mówcie mi, że to się okaże po prostu zwykłym runem. 10 tysięcy, nieźle, ale... No nie postarałeś się Elden Ringu. Ty mówię szczerze, w moim odczuciu z tym się nie postarali. Tak epicka nazwa i zrobić tego, no, zwykły przedmiot z runami dając 80 tysięcy. Nie jest źle, ale mogło być lepiej. Bo ani ilość to nie jest jakaś wielce imponująca, ani sam przedmiot nie jest niczym niezwykłym. W sensie może będą to jedyne w tym rodzaju, będzie ich bardzo mało, albo dosłownie tylko i wyłącznie na przykład ten jeden, ale... Jak zobaczyłem nazwę, to spodziewałem się czegoś lepszego. Jak widziałem kolor, na który to jakby świeciało. Dobra. Ubity, słyszałem też o tego skrwawienia. Inaczej mówiąc, można tego używać przeciwko nim, ale nie jest idealnie, co my mamy? Tęczówka okultacji? A? Co jest? Mówić na czymś okup, zablokować wszelkie światło? Tęczówka równie ciemna jak noc. Mieć nad czymś ogół, by zablokować wszelkie światło. Można również użyć, by otrzymać błogosławieństwo runu kosztem pozostałych posiadanych runów. W królestwie cieni ta sztuczka postosowana przez kapłanów z tego drzewa, aby stłumić lęki ich wyznawców ze znakomitym skutkiem. A. Okej. Okay. W sensie, no niech będzie, ale nadal uważam, że
dwóch żołnierzy Mesmera. A to fajne. Ale tak, no... Na co mi to? W sensie, podejrzewam, że to może być... Chociaż nie, tam... Aż muszę coś sprawdzić. Okej, niestety za. Miałem takie, okej, dobra, pewnie to jest po prostu nieskończony sposób na aktywowanie rund, kosztem oddawania naszych posiadanych, ale jak zobaczyłem jedynkę i czyli zobaczyłem, że przy np. Herbie nie było, to mogę powiedzieć, że nawet to nie będzie raczej dobre. Nie wiem, dlaczego miałoby to służyć, ale wydaje się być po prostu badziewne. Czy na tej stronie byliśmy swoją drogą? Jeśli chodzi o mury? Czy nie? Bo, no, warto byłoby się przyjrzeć... Dobra, niczego tu nie ma. Niczego tu nie ma. A co za tym idzie, musimy pójść bić się w takim wypadku z tym całym dziadem, który tam z tym bliźniaczym ostrzem siedzi. Nie będę ukrywał, nie chciałem, bo nie lubię. Ale tak, i... Aha! Jeszcze to jest boss! Nie pisałem się na walkę z bossem. Ale dobra, można plec stabować, to może jesteśmy uratowani. Tak czy inaczej... No ja się nie pisałem na boss fighta. Sam fakt, że używasz tego ostrza był dla mnie... trudnym. A tu jeszcze... jako boss. Dobra, może lepiej nie będę się próbował leczyć. Jeszcze od tego tylko zginę. W sensie leczyć się będę, ale tylko i wyłącznie butelkami. Nie będę nakładał błogosławieństwa teraz. Czy tej błogosławieństwa, no... żywotności bestii. Tak. A, to właśnie piękno tych bliźniaczych ostrzy. Ich nieprzerwane natarcia. Miniony siosów. I tym podobne rzeczy. Oj. Coś mówi, że ja tutaj naprawdę za dużo nie zdziałam. W obecnym formacie. Chyba lepiej by było, gdybym naprawdę albo przeszedł do ofensywy, albo nauczył się dobrze unikać, robić jeszcze lepsze plecy staby. Okej, okay, jakiś super trik robisz? Albo gdybym miał broń, która może go wytrącić z równowagi, bo jak na razie to jedyny, kto jest wytrącony, to ja. A kończą mi się butelki. Super, po prostu. O! Dobrze. Gorzej, że teraz znowu dostałem i... Szylnczach akceptet. Po prostu szylnczach akceptet. Pokonamy gościa. To nie jest trudne, to jest kwestia tylko i wyłącznie blokady spowodowanej moją lamą. I tym, że nie ruszam Endenlinga od 2 tygodni? Chyba? Tak czy inaczej, nieważne od jakiego czasu, ważne, że od dłuższej chwili, tak nawet nie mówiąc, przez głupią chorobską. Tak to dziwnie powiedziałem, przez chorobską, tak. No nie chwaliłem się tym na prawo i lewo, ale wszyscy u mnie w domu po kolei przechodzili bardzo, powiedzmy, że intensywny okres oddawania pokarmu i płynów spożytych w ciągu dnia przy pomocy swoich ust i nozdrzy, niestety. Przy czym pierwsze było... Ogólnie mówiąc, mamuśka. Następna była siostra. Potem ja się z tym męczyłem. Obecnie pan tatusiek kończy przechodzić. I tak, 2 tygodnie pełne zmagań, problemów i tak dalej, i tak dalej. I no, na Eldena nie było czasu. Ale teraz jest już trochę lepiej, więc powiedzmy, że mogę próbować. Tylko za bardzo się rozproszyłem opowiadaniem, więc znowu zlemiłem. I tak, żywotność bestii, butelka jest, lampa niepotrzebna, ale tak ją zapalę. Bierzemy tarczę, bierzemy ognia, bo czemu by nie. I tak.
definitywnie przydałoby się też to, o czym opowiadałem właśnie. To wzmocnienie, bo tutaj... właśnie o takich sytuacjach jak ta myślałem, mówiąc o tym wzmocnieniu, gdzie nie ma przebacz, potrzebuje się blokować, ale samo zablokowanie ataku za dużo zużywa. W ogóle najśmieszniejsze by było, gdybym miał to dostępne, ale nawet nie byłem świadomy. Okej, znowu wpadłem. A skoro znowu wpadłem, to można teraz spokojnie to zobaczyć. I jeśli coś się okaże, że mam to, to od razu bierzemy. I oczywiście wiem, że ta tarcza, którą tu teraz noszę, może nie jest najlepsza. Dosłownie podejrzewam, że... A, jak to się nazywa? Ta by się okazała lepsza? Tylko no... Musiałbym też po prostu dać jej poziom. Ale wolę tą estetycznie, więc... O, przy okazji co tu jest? Czemu ja tego nie zarzuciłem? Nieistotne. Okej, nie ma. Niestety. A co tym, gdybym musiał tego poszukać? Powiedzmy, że nie jestem teraz w nastroju na takie poszukiwania, więc... Spróbujmy jeszcze raz. Spróbujmy naprawdę jeszcze jeden raz ostatni. Jak się nie uda, to wtedy po prostu zakończę ten epizod na takim... niczym w sumie. Mogę się spodziewać, że tak to się skończy. Dobra. Dobra. A nie, dobra, jednak jestem ślepy. Myślałem, że już 52 minuty, dopiero 32. To może, żeby się dalej nie ośmieszać, to pozwólcie, że szybko poszukam gdzieś informacji o tym, gdzie tą wspaniałą zdolność można zdobyć. Okej. Powiem wam tyle. Nie mam pojęcia. Naprawdę nie zaglądałem na żadne wiki, na żadne inne rzeczy. Ale szukam po swoich wszystkich notatkach, bo mam w folderze jest pełno różnych notatek odnośnie Elena. Znalazłem go po jakimś czasie, a i niestety nic tam nie było takiego sugerującego, gdzie to może być. Więc będę musiał chyba naprawdę poszukać na źródłach zewnętrznych tym razem. Zewnętrznych mam na myśli żulić o informacje od znajomych, jeśli ktokolwiek się tym razem pokusi, bo jak wiecie, niestety znajomi potrafią zawieść, jak to było w przypadku mojej męczarni z Mogiem. Albo będę musiał naprawdę wyjść i sprawdzić na wiki. I niestety coraz bardziej jestem w stanie się przekonać, że to chyba pójdę naprawdę na to wiki, bo... po prostu... nie. Po prostu coraz bardziej mnie irytuje ten dziad. Albo okej, zróbmy to jeszcze lepiej. Zabierzmy runy i idźmy sobie poza ten cały miejsce. No, czemu by nie? Tak będzie najlepiej dla wszystkich. A ja naprawdę pomiędzy tym następnym będę musiał znaleźć miejsce, w którym tego popioła się kupowało albo podnosiło. Zresztą mówię, podnosiło lub kupowało lub podnosiło, głównie z jednego prostego powodu. Jak mówię, nie wiem, gdzie on jest. Wiem, że go miałem, wiem, że z niego korzystałem, ale nie wiem, gdzie. To jest najgorsze, bo... jakby to najłatwiej teraz sobie wytłumaczyć. Jeśli bym wiedział, to bym mógł po prostu... no... to zrobić od razu. Ale ciężko mi wyłapać moment, w którym zacząłem tego używać, więc... powiedzmy, że po prostu ciężko jakkolwiek ogarnąć to wszystko sobie. Teraz tutaj? Tak, tutaj. Miejsce, w którym teoretycznie można znaleźć mapę, więc jedźmy przed się. Zanim będziemy tutaj czegoś szukać, zwiedzać, nie podoba mi się ten znak, to zobaczmy po prostu. Okej. Okay.
Tak, chciałem powiedzieć, że zdobądź mapę, ale tutaj to mogę powiedzieć, że nawet nie trzeba zbierać mapy, musimy po prostu wiać. Smok. Ze wszystkich dziadostw akurat smok. Nie jest to wielki problem, bo jeśli mam być totalnie szczery, smoki są jednymi z... żarem smera podniosłem, nawet nie wiem co to. Od razu zobaczymy. Pewnie to jest... Nie, to pewnie materiał. Nawet nie wiem, czemu przeglądałem gdzie indziej. Nie, to nie był żarem smera. O, tu jest. Tak, więc pierwsza rzecz, ostrowyż Altus, miałem rację. Druga, żarem smera. Wijący się, przypominający sznur węgielek. Materiał do tworzenia przedmiotów. Pozostałości po płomieniu mesmera, symbolu krucjaty. Wciąż się jakby pełzając po ziemi. Okej. Okay. Ciekawe. Ja chcę co zaglądać. Chcę. Pewnie zginę przez to, ale chcę. Choć jest prosta, dlaczego? Widzę tutaj statuę, przy której prawdopodobnie zdobędziemy kolejne fragmenty tego ostrodrzewa, czy jak to się nazywało. Teraz nieistotne. To, co jest istotne, to to, że to właśnie daje nam to błogosławieństwo, które powinno zmniejszać otrzymywane przez nas obrażenia. O nie! O nie, o nie, 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 nie! Powiedzcie mi, czy oni zawsze mieli podpalone swoje bronie? Czy dopiero teraz to dostali? Jeśli dopiero teraz to nie jest dobrze? Jeśli zawsze, to jakimś tego nie widziałem? Oha, jeszcze ty. Dobra. Tego już za wiele. Tego już za wiele. Spróbujmy to ukraść i odjechać. Joink? Tylko jeden. Naprawdę? O. Ale za co z dobrych rzeczy? Pochłonięty ruiny Mord. Tak. Kolejny odłamek. Mam jakiś krzyż i... porzucam tu część swego ciała, po prostu, i... Ej! Ej, zostaw go! Rycerz, patrz! Zostaw! Zostaw rycerz! A, kolejny! Super, dobra, ubijcie mnie. Już chyba, że mi NPC zabiją. Ale tak, jakiś taki tutaj... No, jakiś empat, po prostu. Okej. Okay. Czyli komunikować się z nim za bardzo nie ma jak. Ale dobra, przynajmniej warto wiedzieć, że on tu jest. Pewnie kiedyś coś będę mógł zrobić, ale jak mówię, kiedyś, a na razie... No na razie to teraz nic nie zrobię pewnie. Więc zamiast myśleć o tym, co kiedyś będzie, to jedźmy i szukajmy tej mapy. Widzę tu kogoś. Już bałem się, że jednak nie kogoś od coś, ale jednak kogoś. List mnicha. Niech zwyciężam najlepsi. Okej, okay. Odłam kusy drzewa. I zaraz zobaczymy list. I pogadajmy po prostu. They're quite the congregation. From places as far and wide as you can imagine. Doubtless it have all come to blows at first glance. Were it not for the charm kindly Mikula put upon us. This is what allows us to serve together. Patrzy nam tą samą zbroję, co my, tylko że ona ma tu jeszcze jakby... ją płachtę. Milczącego mnicha? Mogę tylko przepraszam. Okej, okay. Czyli tam to był milczący mnicha, tu mamy jakieś listy mnicha. Będę musiał go zobaczyć. Dane, okej. Okay. Service of Mikula the Kind longer than I. He might be solemn of cheer, but is a fierce warrior nevertheless. There's no cause for concern.
Dane's reluctance to speak to you is no fault of your own. We've been acquainted for quite some time, but even I am yet to hear his voice. Perhaps one day. Oh, that man, he's been in the... Okay, czyli musi być powtarzać. We've been acquainted, perhaps one day. A ten rogaty przybysz? Wondering about the horn scent, are you? True enough? In any other circumstance, he'd be at our throats. Long ago, Queen Marika commanded Sir Mesmer to purge the Tower Folk. A cleansing by fire. It's no wonder the horn scent holds the Erdtree in contempt. That aside, man is by nature a creature of conquest. And in this regard, the Tower Folk are no different. They were never saints. They just happened to be on the losing side of a war, but it's still a wretched shame. Okay. We are all utterly it is what but okay, co chyba pisało po prostu to moje serce. Pogadajmy jeszcze z nim, zobaczmy ten list. You have a knack for timing, my fellow. I found the site of a new cross. Take this. Okay. Mikula has said as much himself. He wishes now to throw it all away. He says the act, though undoubtedly painful, will sear clean the Erdtree's wanton sin. The truth of his claim can be found at each cross, which is evidence enough to earn my belief. Go to the misshapen tree of Umbra. In that forsaken place, blood must spill. Blood of your fellows, the Erdtree faithful. Go to the misshapen in that forsaken. Okay. Okej. Okay. Dobra. To teraz tak, jedziemy szybko po mapę. Jak już zrobimy mapę, to będzie można zobaczyć inne rzeczy. Ale tak, listy są na końcu. Ten list, list Micha. Lizę więcej związku wiadomość ilustrację przedstawiającą Micha ze zmoczonymi dłońmi. Szukaj mnie na wschodzie, jeśli chcesz podążać drogą wojownika. Tam wybierzesz mi na pojedynek, słowa nie są potrzebne. Okej. Okay. Nie będzie to raczej trudne. Obstawiam, że trzeba będzie po prostu wykonać gest, niech wygra najlepszy. Ale póki co mapa. I proszę. Wow. Ja myślałem, że to tylko tutaj, to tyle, a tutaj... Jest tego jeszcze więcej. Dobra. Nie będę narzekał. Nie będę narzekał. Dane Suchy Liść. Ciekawy tytuł. Suchy Liść. Co? Usek uspragnienia, czy co? Nie. Głupota, ale okej. Okay. Fajna muzyka zwykle przy nim. Nie tylko przy nim, ale... Właśnie chodzi o takie śpiewy. Tak czy inaczej, a gdzie jest to niech wygra najlepszy? Przepraszam, najlepsi. Tak. Nie, co teraz? A! Oho! 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 Wiecie co? Ja nie wiem, czy mamy szansę. My to jednak chcę spróbować jeszcze raz. Jeden raz jeszcze możemy spróbować, po czym zakończymy na dzisiaj to spotkanie już. Ale wow, jego sposób walki jest interesujący. Na pewno bardzo energiczny. Ojej! Czy on właśnie prawie mnie unicestwił jednym ciosem?
Ale okej. Najwyższej równowagi on też na szczęście nie ma. Więc jak on jest w stanie mnie szybko wyeliminować, tak ja jestem w stanie łatwo go wytrącić. I będę martwy. Nie, unikłem. Okej. Okej. I to mi się podoba, szczerze, ta bitwa. Jesteśmy tu na równych szansach. On co prawda jest ten mocniejszy. Ale zarówno on, jak i ja mamy swoje słabości, które da się wykorzystać. I jeden przeciwko drugiemu możemy je wykorzystać bez większych komplikacji. Aha! To ty jeszcze znasz... magię, mówisz? Znaczy tak, inkantacje, ale inkantacje nadal są magią. Dobra. Ale jeśli tak chcesz się bawić, to dobra. Ale dobra, nie będę ukrywał. Ja sam też wcale nie lepszy. Też się bawię w inkantację. Okej, okay, jeden plus jest taki, że ta inkantacja nie bije za dużo. Nagle coś nóżkami się zaczynasz bawić? Ciekawe. No nie! Czy wy to widzicie? No ja bardzo przepraszam, ale chciałem skończyć. Ale nie skończę. Trzeba zmienić talizmany na coś lepszego. Do widzenia mi z tym, do widzenia mi z tym. Nie dwa palce. Gwiezdna plaga. No, chciałaby to już mamy, więc teraz... Bolesna pieczęć Redagona. Oj, tak. Trochę podbiło to nam na pewno. I idziemy jeszcze raz. Ja czuję, że ja mogę go pokonać. Szkoda, że nie podniosłem swoich runów wcześniej, więc... A... Pewnie stracę teraz, bo pomiędzy podnieść zdanie, że cię dostanę od niego takie męski, że no. No to powiem, że teraz otrzymuję znacznie większe obrażenia, więc muszę być dużo ostrożniejszy. Trudno się mówi. No ale lubię neurytków, jestem w stanie ich szybko nafarmić dużo i tak. A teraz przynajmniej już nie mam tego ciężaru, który mnie ograniczał, czyli nie chcę stracić tych runów. Dobra. Spróbujmy jeszcze raz. Tym razem to jest naprawdę ostatnia próba. Możecie się śmiać ile chcecie, możecie myśleć co chcecie o tym wszystkim, ale... Kolejnej ostatniej próby nie będę już robił. Nawet nie chodzi o to, że nie chcę. Mówiąc najprościej czasu nie mam na więcej ostatnich prób. Tak się chcesz bawić, okej. Okej, będzie uderzenie, to takie mega. Teraz możemy trochę dystansu narobić. W ogóle ciekawe. Niektóre jego uderzenia są takie jak zwykłe z pięści bez niczego, a inne ma takie właśnie z tymi takimi efektami. Fajne. Ciekawe czemu. O, zresztą przytłum też widzieliście. I w ogóle ten jego taki atak tą pięścią, który ci tak jakby tą eksplozję robi, to jest coś świetnego. Postarali się, szczerze. I co jest jeszcze moim zdaniem wielkim plusem, tego nie mogę zaprzeczyć, w końcu mamy jakiegoś NPC-a, który jest zwinny, polega na szybkości, ale nie ma zaprogramowane uniku na każdą po prostu sytuację. Tylko faktycznie to jest ktoś, kto walczy, a nie tak jak ja się tutaj bawię w symulator unikania. I to nie ukrywam, że się bawię w symulator unikania, ale ja inaczej bym nie miał szans tutaj z suchym liściem. No a w sumie może suchy liście z jego tytułu, dlatego że już jest stary. W sumie o tym tak nie pomyślałem. Tylko fajnie, że go pokonaliśmy i tak dalej, ale...
Szkoda, że musieliśmy już ubić postać, którą dopiero co poznaliśmy. Tak się znaczy jeszcze 3000 koronów. Takie, z drugiej strony też nie dziwię, że nie mogli dać za dużo, bo tutaj w przeciwieństwie do większości da się to jakoś w miarę dobrze zrobić i... To był zaszczyt ciebie poznać, pókiś żył. Teraz już za późno, czy ty w ogóle pisał? Słyszeliśmy tego krzyża? Część mojego ciała po prostu, okej. Okay. Nie podaj w beztroskę, dalej zwiększaj swoją siłę. Sztuka walki suchego liścia. Pan Żdejna. Wybrakło na słońcu lekko przebudzonka po Żdejnach z tego liścia. Noszą tuż nad oczami przesłania wzrok noszącej głosowy. Skrzyżowanie z kimś spojrzeń może wpłynąć na zmysły. Czy część prowadzi do upadku tych, którzy pragną podążać szlachetną już samotną drogą poszukiwacza? Okej, okay. Tak. Smutne było to, że... skończyli swój żywot tutaj, Dane. Ale jeszcze to drugie, to sztuka walki, suchego liścia, czy co było, musimy to jeszcze znaleźć, chcę to zobaczyć. W ogóle patrzcie, walka wręcz, uderzenie. Nie jest to kategoria pięść. Chowa dłoń. Technika walki... Bez użycia broni, to sztuka walki łączy uderzenia pięściami i kopnięcia. Nauka grupy duchownych poszukiwaczy, zwanej sektą suchego liścia, przekazywane tylko tym, którzy wykazali się męstwem i charakterem. Ćwiczenie tej sztuki walki to początek drogi ascezy. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie jest to za szybkie. Brakuje tej finezji, którą... miał nasz kolega. Okej, okay, dobra! Czyli silne ataki to jest dosłownie po prostu z tymi takimi efektami. Okej. Okay. Okej! Okej. Okay. Zginę tu pewnie przez swoją głupotę, ale... Ale wow! Tak jak mówię, zginę przez swoją głupotę, ale wow! Wow. To będzie biło. Ja wam to mówię, to będzie biło. Przy okazji w dwóch rękach, jak widzicie, jest to dużo szybsze i lepsze niż tutaj. Myślę, że też nie jest złe, bo to tak naprawdę jest połowa prostego movesetu. Ale tak. Co mogę wam w sumie powiedzieć tak na zakończenie? No cóż. Smutna to historia, że on tak skończył, że musieliśmy go tutaj zabić i w ogóle, więc... Zobaczę tylko jedną rzecz. Okej, czyli... Mamy popiół, który pozwala nam używać nadal tego, ale zmienić sobie to. Proszę bardzo, fajnie. Teraz co to mamy? Standardowo mamy 80-29, tu mamy 72-32, tutaj 72-32, tutaj 68-36. Wezmę tak i na zakończenie, poza tym, że kolejne błogosławieństwo na szczęście możemy zarzucić. Możliwe, że nasz tutaj bohater teraz by rozpamiętywać Dane'a to, jakim był wojownikiem. To szczerze, wrażenie wielkie na mnie wywołał. Możliwe, że teraz będzie podążał drogą suchego liścia, nosząc jego kapelusik. Ale jak będzie, to się przekonamy w następnym epizodzie. Na to dzięki wam bardzo, no i trzymajcie się. Hej, hej. I tak jeszcze poza tym, zostawcie dla Dane'a znicza w komentarzu. Umarł jako dzielny wojownik.
na wiele szans na to, żeby się wykazać. To już teraz naprawdę tyle, więc hej.